Historia pracy i walki Polskiej Partii Robotniczej nie potrzebuje upiększeń. Obiektywna rola PPR jest wystarczająco wielka na tle tysiąclecia historii Polski i stanowi wyjątkowy rozdział tej historii. Te słowa Edwarda Gierka czytają tysiące ludzi zwiedzających wystawę poświęconą 30. rocznicy powstania Polskiej Partii Robotniczej. Zdjęcia, dokumenty, lata walki i pracy. W pierwszych miesiącach 1942 roku w Częstochowie, Zagłębiu i na Śląsku oraz w Krzanowie zorganizowała się Polska Partia Robotnicza. Portrety działaczy. Są tu towarzysze, którzy starzy są komuniści, współpracowaliśmy przed wojną w szeregach KPP. Byli to ofiarni i odważni towarzysze, siedzieli po więzieniach, siedzieliśmy razem. I tak samo i w czasie okupacji współpracowali, nie spotykaliśmy się nieomal codziennie. I smutek ogarnia człowieka, jak patrzy się na te twarze tych towarzyszy, którzy tak zginęli w obozach koncentracyjnych, a to już krótko przed wyzwoleniem. Jak na przykład towarzysze Janka Walec, Figuła, Świercena Florek, to jeden ze starszych towarzyszy, też tak samo bardzo ofiarnie siedział długie lata we więzieniu. Obsługiwaliśmy komórki młodzieżowe, agitował wśród młodzieży, żeby, prawda, wstąpić do akcji i przeszkodzić okupantowi. Zawsze powiedział, Polska powstanie lepsza, niepodległa, suwerenna, gdzie już nie będzie kapitalistów i obszarników. Partyzanci z oddziału imienia Jarosława Dąbrowskiego.